Ma cztery długie nogi, jedną długą szyję, jest bardzo wysoka. Żyrafy zostały zaliczone do gatunków zwierząt skrajnie zagrożonych wyginięciem, niszczonych w naturalnym środowisku. Mamy takie dwa gatunki tych żyraf, żyrafy siatkowe, żyrafy Rothschilda. One różnią się tymi cętkami na całym ciele. No i są przede wszystkim bardzo ładnie prezentujące się na wybiegach. Tak? Piękna długa szyja, piękne długie oczy, długi język. Ma dwie długie nogi. Cztery długie szyje. Cztery długie nogi. Długą szyję. Jest biała w czarne łatki. Mamy w tej chwili cztery osobniki. Są to dwie matki, dwie siostry, które przyjechały z ogrodu zoologicznego z Niemiec. I śmialiśmy się z pracownikami, że o, tam nie ma problemu, oni się z nimi dogadają, bo na pewno po śląsku rozumieją, tak? I krótko po przyjeździe dołączył do nich samiec i to się odbywało ponad 5 lat temu na okoliczność otwarcia nowego pawilonu i obchodów 55-lecia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. No, samiec okazał się bardzo dobrym reproduktorem, zapłodnił obie te dziewczyny. Urodziły potomstwo. W tej chwili przebywają matki ze swoimi córkami na tym wybiegu i bardzo dobrze się ze sobą dogadują. Nie ma rywalizacji, która czasami w takich stadach występuje, jak nie ma samca. Niestety samiec miał poważną wadę serca i krótko po fakcie zapłodnienia tych naszych dwóch samic niestety pożegnał się z życiem na tym świecie, no ale zostawił po sobie potomstwo, z czego się bardzo cieszymy.